W tej lekcji powiemy sobie o najważniejszych zasadach. Kiedy to ty wykonujesz telefon do klienta. Przede wszystkim na początku warto chwilę odczekać bo jeśli wybierzemy numer klienta i on odbierze to być może będzie tak że my się przedstawimy powiemy z jakiej firmy dzwonimy ale klient może tego nie usłyszeć do końca. Dlaczego? No bo jeśli on odbiera telefon to być może jeszcze jest chwila czasu zanim Przyłoży słuchawkę do ucha, być może odbiera telefon, ale jeszcze kończy jakieś inne kwestie, które zaczął. No, być może robi coś na komputerze, być może rozmawiał z kimś, więc warto chwileczkę odczekać, tak, żeby klient rzeczywiście już nas słuchał i wtedy warto przedstawić siebie. Warto powiedzieć oczywiście, z jakiej firmy dzwonimy, bo jeśli tego nie zrobimy, no to tutaj klient od razu może się poczuć urażony, zirytowany. Czasami też odbieram takie telefony, gdzie firma osoba z firmy dzwoniła do mnie, chciała mnie do czegoś przekonać i nie było tego przedstawienia, tylko były od razu pytania o moje nazwisko, o moje imię albo potwierdzenie, czy ktoś się dodzwonił do dobrej osoby. A tak naprawdę no, ja tutaj nie chciałem rozmawiać, dlatego że nie wiem z kim rozmawiam, nie wiem też w jakim chociażby celu rozmawiam, tak? Czy z jaką firmą rozmawiam. To co mówiliśmy wcześniej przy poprzedniej lekcji Pamiętajmy tutaj szczególnie na początku, żeby właśnie mówić wolno i wyraźnie, żeby mówić też troszkę głośniej, tak żeby sprawić to dobre wrażenie na kliencie, żeby go przyzwyczaić do naszego głosu i żeby on się tutaj poczuł komfortowo przy tej rozmowie. Pamiętajmy, żeby przedstawić cel rozmowy, bo często jest tak, że odbieram telefon, ktoś przedstawia swoje imię nazwisko i firmę, a potem zaczyna na przykład przedstawiać jakąś ofertę, albo potem zaczyna zadawać jakieś pytania, próbując na przykład zbadać moje potrzeby. Bo często takie pytania mogą być po prostu formą manipulacji, która jest wykorzystywana w telemarketingu. Na przykład tak zwane pytania trzy razy tak. Czyli osoba, która dzwoni do mnie, zadaje mi takie trzy pytania, na które zazwyczaj się zgodzę, czyli odpowiem trzy razy tak. No, i potem korzystają tutaj z reguły zaangażowania i konsekwencji. Zadają mi czwarte pytanie, na które też z rozpędu i chcąc być konsekwentnym, też się powinienem zgodzić. Czyli przykładowo, ktoś do mnie dzwoni, pyta, czy zależy panu na bezpieczeństwie pana i pana bliskich? Powiem tak. Ktoś powie, czy zależy panu na oszczędności? Powiem tak. I trzecie pytanie, czy zależy na tym panu, żeby oferta na ubezpieczenie, powiedzmy, na życie była elastyczna, czyli ubezpiecza pan to, co rzeczywiście pan chce? Ja też powiem tak. I jak nie jestem tego świadomy, że trzy razy się zgodziłem z tą osobą, to dostaję nagle pytanie: No to w takim razie, skoro zależy Panu na bezpieczeństwie, na oszczędności, na elastyczności, to możemy porozmawiać o naszej ofercie, która właśnie te aspekty zawiera. No i teraz, skoro się zgodziłem trzy razy wcześniej, to wypada być konsekwentnym i też powiem tak, no a potem ktoś mnie wciągnie w rozmowę, bo na tym polega ta manipulacja, że mogłem teoretycznie odmówić. Ale ktoś wykorzystał właśnie tą regułę zaangażowania konsekwencji, więc trudno mi było od razu odmówić, tym bardziej, że jestem zaskoczony tą rozmową. No i potem ktoś będzie przedstawiał mi tą swoją ofertę i przekonywał do tej oferty przez dłuższy czas, a mi będzie trudno się z tego wycofać. Dlatego nie wprowadzajmy takiego niepokoju u klienta, żeby nie obawiał się, że znowu ktoś będzie chciał go manipulować. Lepiej od razu przedstawić cel rozmowy, w ten sposób też łatwiej nam będzie zrealizować ten cel, bo jeśli chcę przekonać czy zainteresować ofertą klienta, to jeśli będzie to zapowiedziane na początku, po co do niego dzwonię, będę mógł uzyskać łatwiej jego decyzję. Tak? Jego decyzję albo być może tutaj szybciej przedstawi mi swoje wątpliwości czy obiekcje. Jeśli będę chciał rozwiązać problem, to potem łatwiej mi będzie też uzyskać akceptację na moją propozycję albo. Usłyszeć propozycję klienta, w jaki sposób on chciałby rozwiązać ten problem. Tak czy inaczej, warto na początku zawsze przedstawiać cel. No i też warto, jeśli my dzwonimy do klienta, prosić go o zgodę. To, co już pamiętamy, jeśli chodzi o autonomię, tutaj też warto zapytać po przedstawieniu siebie, po przedstawieniu celu rozmowy, czy ma pan teraz czas na to, żeby ze mną o tym porozmawiać? Albo czy mogę o tym teraz z panem porozmawiać? No bo w ten sposób. Też podnosimy samoocenę klienta, pokazując, że dbamy o to, żeby ten człowiek mógł rzeczywiście tutaj rozporządzać czasem według swoich zasad. Nie zakładamy z góry, że na pewno ma ten czas i dlatego o to nawet nie pytamy. Pamiętajmy też o tym, żeby tą rozmowę prowadzić w taki sposób, aby to nie był monolog. Bo czasami jeśli mam cel, na przykład przedstawienie oferty albo proponowanych rozwiązań i mam do przekazania dużą ilość informacji, no to może. Tutaj wystąpić taka pułapka, że będę cały czas mówił. I jeśli klient mi nie będzie przerywał, no to stwierdzę, że to jest bardzo dobra sytuacja dla mnie, dlatego że mogę coraz więcej tej informacji szybciej przekazać. Natomiast pamiętajmy, że jeśli chodzi o percepcję, to mogę bardzo szybko zamęczyć klienta i mogę mieć pewność, że niewiele on zapamięta z tego, co do niego mówię. Więc nawet jeśli ten klient mi nie przerywa, to warto angażować go w rozmowę no, poprzez na przykład zadawanie pytań otwartych. Powiedzmy, przedstawię jeden argument dotyczący oferty. W zanadrzu mam jeszcze kilka kolejnych, ale po tym pierwszym, czy na przykład drugim argumencie, warto zapytać klienta, niech mi pan powie, czy niech mi pani powie, co pani o tym sądzi. I wtedy dajemy trochę oddechu temu klientowi, czy tej klientce. Ta osoba może też na przykład tutaj zastanowić się i może zadać jakieś pytanie. Może zadać pytanie, które dla niej będzie najważniejsze i wtedy się okaże, że cała reszta tych argumentów, które miałem przygotowanych, albo punktów do przekazania, na razie jest nieistotna. Lepiej się skupić na tym, o czym mi teraz powiedział klient. tak? Może na przykład właśnie klient powie, wie Pan co, mi najbardziej zależy na tym, żeby ta usługa, o której Pan mówi, była dostępna jak najszybciej, a reszta aspektów jest dla mnie w tym momencie mniej istotna. No to wtedy możemy pokazać jak jest dostępnością danej usługi, albo co możemy zrobić. I w trakcie rozmowy też pamiętajmy, żeby angażować, żeby co kilka naszych wypowiedzi, jednak to klient tutaj albo w jakiś sposób dawał informację zwrotną, albo mógł się wypowiedzieć, bo wtedy dbamy też i o jego swobodę, dbamy o jego samoocenę. I taka rozmowa na pewno, jeśli będzie prowadzona w formie dialogu, będzie lepiej odbierana przez klienta i też lepiej zapamiętana. A jeśli będziemy tutaj już kończyć rozmowę, no to pamiętajmy, że warto też podsumować rozmowę, czyli przypomnieć, jaki jest cel, jakie wątki poruszyliśmy, co ustaliliśmy. Warto to podsumować, tak żeby mieć pewność, że tutaj klient to zrozumiał albo że klient tutaj nie ma dodatkowych jeszcze jakichś może wątpliwości albo pytań. Warto na koniec oczywiście podziękować, no bo też zwróćmy uwagę na to, że klient poświęcił swój czas tak, na to, żeby z nim porozmawiać, poświęcił swoją uwagę, energię, no, mógł robić w tym momencie coś innego. Albo na przykład tutaj przekazał nam bardzo fajne informacje. Też za to wszystko można tutaj podziękować i warto to zrobić też na koniec rozmowy. Też jest taka zasada, żeby poczekać przy rozłączaniu, aby klient pierwszy się rozłączył, żeby mieć pewność, że klient już rzeczywiście odłożył słuchawkę, bo czasami może być tak, że my podziękujemy za rozmowę, pożegnamy się, będziemy życzyć miłego dnia i rzucamy od razu słuchawką, czy rozłączamy się. A klient ma jeszcze jakieś pytanie, tylko czekał na tą możliwość zadania tego pytania, albo chciał coś jeszcze powiedzieć, i jeśli będzie taka sytuacja, że on ma jakieś pytanie, a tu już nagle się z nim rozłączamy, no to może się poczuć na koniec tej rozmowy troszkę źle potraktowany przez nas, tak? Bo stwierdzi, że szybko się ze mną rozłączają, już nie chcą ze mną rozmawiać, już nie mają dosyć. I mimo, że na przykład cała rozmowa była prowadzona bardzo fajnie i w fajnej atmosferze, to możemy sobie zepsuć właśnie niepotrzebnie to całe wrażenie tym takim szybkim działaniem dlatego poczekajmy posłuchajmy aż klient rzeczywiście odłoży słuchawkę wtedy się rozłączy to będzie najlepsze rozwiązanie no i warto też jak mówimy o dzwonieniu do klienta robić sobie pewne notatki po, po takiej rozmowie to nie muszą być duże notatki w zależności od tego oczywiście o czym rozmawiamy ale zawsze po takiej rozmowie warto zanotować chociażby że taka rozmowa się już odbyła że był poruszany taki taki temat bo jeśli obsługujemy tutaj większą ilość klientów to można to po prostu umknąć. A jeśli na przykład powiedzmy, ten sam klient nagle zadzwoni tego samego dnia i będzie chciał rozmawiać z nami, bo czegoś jeszcze nie dopowiedział, no to dzięki tym notatkom jesteśmy szybciej w stanie się odnaleźć w tej rozmowie i szybciej udzielić na przykład odpowiednich i trafnych odpowiedzi. A nie skazujemy klienta na to, żeby na przykład czekał. I do tego oczywiście wykorzystywany jest w większości firm system typu CRM do zarządzania właśnie relacjami z klientami, tak żeby te wszystkie informacje, każdy epizod tutaj, który nastąpił z klientem, czyli na przykład telefon, był zapisany, odnotowany z odpowiednimi tutaj uwagami czy adnotacjami.